Muszę powiedzieć, że przygotowując się do tego wykładu i w ogóle podejmując ten temat nihilizmu prawnego, miałam osobiście poczucie pewnego déjà vu, ponieważ ja już się raz tą problematyką zajmowałam wiele, wiele lat temu, zanim jeszcze upadł mur berliński. No i wówczas analizowałam sytuację i stan prawa w społeczeństwie, no które jakkolwiek nazwiemy, ale to było społeczeństwo, no powiedzmy, że komunistyczne. No i teraz nagle okazuje się, prowadząc badania nad prawem w społeczeństwie demokratycznym po upadku owego muru, po wolnych wyborach w 1989 roku, po zmianach systemowych, no, rzeczywistość, którą oglądamy, przypomina mi tamten stan prawa i społeczeństwa, z jakim już raz miałam do czynienia. W związku z tym zadałam sobie pytanie, no i wszyscy pewnie sobie zadajemy to pytanie, jak to się dzieje, że pomimo 30 lat starań o zbudowanie w Polsce demokracji funkcjonującej w oparciu o zasadę rządów prawa, jesteśmy świadkami powrotu najbardziej jaskrawych form nihilizmu prawnego, redukcji prawa do narzędzia doraźnej polityki, represji, znieważania konstytucji, świadomego i skoordynowanego niszczenia autorytetu wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sędziów, no i także prokuratorów. To pytanie, jak to się dzieje, jest pytaniem wielkim i trudnym. Musimy je jednak zadać, by zrozumieć obecny stan rzeczy i ewentualnie szukać dróg wyjścia z sytuacji nihilizmu prawnego lub przeciwnie, być świadkami dalszego jego pogłębiania. Mój wykład to wobec tego próba, zaledwie próba odpowiedzi na to pytanie. W ramach tej próby odniosę się do dwóch koncepcji prawa w społeczeństwie modelowo ujętych. Pierwsza z nich to koncepcja prawa jako instytucji autonomicznej, ale głęboko zakorzenionej w kulturze, również instytucji bardzo ważnej z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego czy gospodarczego. Druga koncepcja prawa to koncepcja prawa jako po prostu instrumentu władzy, prawa ujętego czysto instrumentalnie, jako zbioru przepisów biurokratycznych, nieposiadających autonomii, każdorazowo i doraźnie wyrażających wolę aktualnej władzy, a więc prawa jako rozkazu, dekretu, decyzji, którego realizacją zajmują się urzędnicy, tacy czynownicy. Po prostu, a nie autonomiczni sędziowie. Dlatego też wśród teorii socjologicznych zajmujących się miejscem prawa czy rolą prawa w społeczeństwie ważne wydają mi się przede wszystkim dwie teorie. Teoria Norberta Eliasa, właśnie wiążącego prawo z rozwojem cywilizacyjnym, oraz teoria Maxa Webera, jak wiadomo, wiążącego racjonalne prawo z rozwojem gospodarczym. Z kolei zastanawiając się na tą drugą instrumentalną koncepcją prawa i nihilizmem prawnym, odwołam się tutaj do Karla Schmitta, ten filozofa społecznego, do którego wszyscy się na ogół odwołujemy obecnie, jak również no, do pewnych koncepcji Brunona Latoura, który również traktuje prawo jako element takiej urzędniczej działalności. W drugiej części wykładu natomiast odwołam się do danych empirycznych, czyli po pierwsze statystyk ilustrujących olbrzymią ilość prawa tworzonego szybko, byle jak, prawa wewnętrznie sprzecznego, zupełnie złego, a poza tym w sposób taki galopujący, zmienianego, także nikt nie wie, jakie prawo aktualnie obowiązuje. Odwołam się również do przykładów działań władz niszczących prestiż prawa, no a przede wszystkim prestiż wymiaru sprawiedliwości. No tutaj nie muszę się specjalnie odwoływać, no wszyscy te wydarzenia dobrze znamy. Drugi typ danych empirycznych natomiast to są dane pochodzące z sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym w ramach kierowanych przeze mnie badań nad świadomością prawną. Te dane z sondażu są dosyć zaskakujące, ponieważ one tak na ogół ilustrują bardzo wysokie miejsce prawa w świadomości społecznej Polaków, dosyć duże znaczenie przypisywane prawu,
No i również no, dosyć duże znaczenie przypisujące wartościom, które na ogół z prawem są związane. Te dane należy oczywiście ostrożnie interpretować, a przede wszystkim można je interpretować dwojako. Po pierwsze, no, są to dane sondażowe, wobec tego można je interpretować jako bardzo powierzchowne, płytko zakorzenione opinie. Za taką interpretacją przemawiałby fakt, że dane te wskazujące na wysokie miejsce prawa w świadomości Polaków są rozbieżne z zachowaniami Polaków, którzy wybierają w każdych wyborach ostatnio prowadzonych władze, które świadomie dążą do niszczenia prawa. No więc tutaj ta rozbieżność słów, opinii i czynów byłaby no, bardzo wymowna. Natomiast jest, można się pokusić o sformułowanie innej hipotezy, która by wskazywała na to, że być może społeczeństwo dojrzewa, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju społeczno-moralnym, poznawczym również dojrzewaniem Polaków, którzy odebrali nauczkę i nadal odbierają bardzo poważną nauczkę, polegającą na tym, że ich prawa są niszczone, w związku z tym, że no właśnie władza działa w ramach, czy też kierunku pogłębiania nihilizmu prawnego. No jeżeli ta druga hipoteza byłaby prawdziwa, no to byłoby to optymistyczne zakończenie mojego referatu. No i nad tym chciałabym się zastanowić, nad jego zakończeniu mojego wystąpienia.